Waga. W znaku wagi rodzą się ludzie mili, sympatyczni i ładni. Ludzie dążący intuicyjnie do harmonii, równowagi wewnętrznej. Spokojni, weseli, zgodni. Można uważać za pewnik, że na świecie nie byłoby wojen, gdyby naszą kulę ziemską zamieszkiwali tylko ludzie urodzeni w znaku wagi. Jest jednak bardzo wątpliwe, czy potrafiliby doprowadzić naukę i technikę do dzisiejszego poziomu, czy zdobyliby się na odkrycie nieznanych zakątków świata. Nie znaczy to wcale, że w wadze rodzą się tchórze i niedołęgi. Bezsprzecznie są wagi zwolenniczkami zgody i pokoju, lecz nie za każdą cenę. Bezwiednie unikają w życiu utarczek, walk i kłótni. Lecz nie z braku odwagi lub aktywności. Zamiłowanie do pokoju jest po prostu ich pozytywną cnotą. Nie boją się wojny, lecz wolą pokój. Jeżeli jednak widzą, że nie ma innego wyjścia, potrafią się rzucić w wir walki z niespodziewaną gwałtownością. Starajmy się zatem nie wyprowadzać wagi z równowagi. Łatwo można zaobserwować, że ludzie urodzeni w tym znaku mają duże wyczucie prawa, uczciwości, sprawiedliwości i porządku społecznego. Cechuje ich także skłonność do rzetelnych kompromisów. Od tej właściwości już tylko jeden krok do kwalifikacji dyplomatycznej. Umiejętność lawirowania, uprzejmość, grzeczność, dyskrecja, wyczucie taktu, wyrobienie towarzyskie, zamiłowanie do eleganckich form to także cechy spotykane w wadze. Cóż więcej potrzeba na dyplomatę? Oczywiście, że te właściwości nie dadzą jeszcze Talleyranda, lecz dla przeciętnego dyplomaty są wystarczające. Wiadomo jednak, że i w innych znakach rodzą się dyplomaci i nie wszyscy ludzie ze znaku wagi odbierają kariery dyplomatyczne. U wielu spotyka się kwalifikacje artystyczne, wyczucie równowagi, harmonia ruchów, poczucie piękna przyczyniają się często do występowania zainteresowań sztuką i dziedzinami pokrewnymi. Rzadki przypadek, aby waga nie potrafiła tańczyć. Większość osób z tego znaku tańczy dobrze i z przyjemnością, lecz na tym nie koniec. Do wielu przemawia także muzyka, która jest poniekąd syntezą rytmu i harmonii. Nawet głos osób urodzonych w wadze jest miły, dźwięczny, melodyjny i umiejętnie modulowany, z czego można wnioskować o pewnym słuchu. Poczucie rytmu i harmonii jest dla ludzi ze znaku wagi poniekąd sensem i treścią życia, a rytm jest też pewnego rodzaju równowagą. Na człowieku, w którego życiu harmonia nie jest pustym dźwiękiem, musi robić silne wrażenie, wszystko co piękne. Dlatego też liczne wagi przebywają chętnie w środowiskach, gdzie piękno jest związane albo z wykonywanym zawodem, albo w inny sposób odgrywa ważną rolę. Znakowi wagi spowinowacennemu z planetą Wenus podlega m.in. wszystko, co uważane jest za modne, co upiększa, ozdabia, błyszczy, migoce, świeci. Tak więc ludzie z tego znaku pracują nie tylko jako sędziowie, adwokaci, dyplomaci, artyści i wojskowi. Widuje się także, ich także w takich zawodach jak fryzjerzy, jubilerzy, kosmetyczki, manikurzystki, modniarki i dekoratorzy. Jak widzimy, skala zainteresowań bywa tak rozległa, że niedopuszczalny jest schematyczny przydział pewnych określonych grup zawodowych do poszczególnych znaków zodiaku. W grę wchodzą bowiem czynniki w ujęciu naszych 12 typów nieuchwytne. Ludzie ze znaku wagi lubią spokój, sprawiedliwość, ugodę, porozumienie, kompromis, komplementy, dobre zachowanie, taniec, muzykę, dobry gust, swe odbicie w lustrze.
okna wystawowe, zwłaszcza z towarami luksusowymi, piękne stroje, dobrze skrojone ubranie, wszystko co miłe, łagodne, przymilne. Występy, balety, ozdoby, rozwlekłe opowiadania, a nieraz i gadulstwo. W życiu codziennym waga chciałaby przede wszystkim w miarę możliwości dogodzić, co jak wiadomo jest niemożliwe. Wynikają z tego później komplikacje. Waga odnosi się z niechęcią do wszystko, co ordynarne, brutalne, chamskie, pospolite, niezgrabne, nieokrzesane, kołtuńskie, gwałtowne. Wyjątek – wojskowość. Waga nie potrafi walczyć na straconych pozycjach, gdzie nieraz widuje się koziorożca, a czasem nawet i ryby. W znaku wagi nie spotka się rewolucjonistów, burzycieli starych porządków świata, wielkich malkontentów, naprawiaczy ustrojów, proroków lub reformatorów. Ludzie z tego znaku starają się dostosować do otoczenia i warunków już istniejących. Przysługujące jej prawa waga zawsze będzie starać się wywalczyć uprzejmością i perswazją, wyciągając do zgody rękę uprzejmym gestem. Niech nikt nie przypuszcza, że wadze brak może cech pozytywnych. Wielu ludzi nauki ma w słońce w znaku wagi. Wśród laureatów Nagrody Nobla waga i łucznik stoją na równych pozycjach tuż za panną. Do ważniejszych cech przeciętnej wagi należy próżność. Ludzie ci słuchają chętnie swego głosu, potrafią opowiadać historię bez znaczenia, rozwlekle i z detalami. Listy pisywane przez wagę należałoby czytać od końca. W ostatnich kilku zdaniach mieści się bowiem właściwa treść. Początek to rzeczywiście tylko wstęp. Uprzejmościowe zwroty, frazesy bez znaczenia. Pannie baran jest prawie zawsze obojętny, jak wygląda, lub powiedzmy, że przykłada ona stosunkowo mniej znaczenia do ubioru niż inne jej koleżanki z innych znaków. Potrafi na przykład powiedzieć: wyglądam dziś jak straszydło, lub ręce mam brudne, że się chcę żygać. Takimi dosłownie szokującymi otoczenie potrafi odezwać się panna baran. Pannie wadze nigdy nie jest obojętne, jak jest ubrana i jak wygląda. Cóż, jestem temu winna, że ludzie się oglądają za mną, potrafi powiedzieć panna waga ze skromną minką. My jednak wiemy, dlaczego ona nie wie, że tak jest. Uroda wagi jest poniekąd odbiciem jej charakteru. Jest pośrednio związana z jej losem. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, mężczyzn zaś rzadziej. Ostra odmowa jest uwagi nie do pomyślenia. Może jej brak cywilnej odwagi, by komuś wręcz czegoś odmówić. Waga woli obiecać, a przyrzeczenia nie dotrzymać. Jej delikatność nie znosi widoku rozczarowania na czyjejś twarzy, irytacji, zawiedzionych nadziei. Niech się wielbiciel dowie później o czczej obietnicy. Po co być świadkiem przykrych scen? Lepiej trochę nakłamać, obujać partnera. Waga potrafi to doskonale. Jest pod tym względem bardzo sprytna. Szczególnej pikantności nie ma się co po wadze spodziewać. Aczkolwiek zdarzają się czasem chlubne wyjątki. Na ogół waga ma duże zdolności w wysługiwaniu się innymi osobami. Typy ujemne ze znaku wagi, bo i takie istnieją, są leniwe i flądrowate. Tu spotyka się panie wylegujące się chętnie przed południem w łóżku, a ubierające się potem przez 3 godziny. Mężczyzna będzie wymuskanym, fircykowatym typem, niepoważnym Letkiewiczem, traktującym pracę jako osobistego wroga.
Gdy waga jest kobietą, nie potrzebuje nigdy o nic prosić lub czegoś żądać. Tak się zawsze jakoś dziwnie składa, że każdy adorator, nie wyłączając męża, czyta w jej myślach i oczywiście w granicach swych możliwości skwapliwie spełnia życzenia swej lubej, choć nasza pani waga twierdzi, że nikomu nie dawała niczego do zrozumienia. Oczywiście. Gdy pani waga przeholuje, wówczas widzimy przed sobą kobietę ubraną krzykliwie, pstro i bez gustu. Za wiele na niej pudru i różu, w mieszkaniu ryczące jelenie, malowane przez jakiegoś pacykarza zdobią ściany, a sztuczne kwiaty stoją w wazonach, gdzie spojrzeć tylko jakieś gipsowe figurki, muszle, pamiątki z nadmorza i tym podobne ozdoby bez smaku szpecą mieszkanie. Na urodziwą pannę wagę często pada wzrok uwodziciela, lecz kto by chciał wagę zdobyć przebojem, poniesie klęskę. Należy pamiętać o tym, że waga jest człowiekiem nastrojów. Zaloty to do niej wymagają więc swoistego zaaranżowania akcji i odpowiednich akcesoriów wywołujących pożądany stan uczuć. Mówiąc prościej, łatwiej będzie przekonać wagę o swych uczuciach do niej przy muzyce, sztucznym nastrojowym świetle, w ładnie urządzonym pokoju, niż na przykład na łące. Rzadko się zdarza, by panna waga od razu trafiła na właściwego partnera. Większość bardzo długo wybiera, przebiera, dobiera i namyśla się, nim zdecyduje na właściwego mężczyznę. Ludzie ze znaku wagi są najsilniejsi. Najsilniej przywiązani do siebie. Dlatego też może jest im trochę łatwiej niż innym rozstać się z partnerką, rozwieść się ze swym mężem. Co ciekawe, chociaż panna waga ma powodzenie wśród mężczyzn, lubią ją również kobiety. Przyczyną jest chyba niezwykły wdzięk, jaki otaczają wokół siebie przedstawicielki tego znaku. Panowie z tego znaku bardzo dbają o swój wygląd. Lepiej więc zawczasu przyszywać im brakujące guziki, nie czekając, aż z tego powodu zrobią w domu piekło. Stół do spożycia posiłku powinien być nakryty tak, jakby się spodziewano przybycia ważnych gości. Takie drobne na pozór szczegóły wpływają bowiem dodatnio na humor męża z wagi. Panowie ci cenią sobie także w domu grzeczność i uprzejmość na co dzień. Trzeba się liczyć też z pewnym egoizmem pana wagi. Trudno, są gorsze jeszcze wady, aby przywołać u pani wagi dobre samopoczucie. Mąż powinien jej okazywać dużo względów i uwielbiać ją demonstracyjnie. Pewna zamożność jest mile widziana, bo pani waga lubi żyć w luksusie i w wygodach. Beztroskie życie to jej ideał. Na prowadzeniu domu i kuchni pani waga zna się nie za bardzo i nie czuje wielkiego zamiłowania do zajęć gospodarskich, chyba że musi. Na pierwszy rzut oka pani waga jest ideałem kobiety. Uroda, czar, wdzięk, melodyjny głos i towarzyski takt. Jakkolwiek nasza pani waga postąpi, zawsze zrobi to z wdziękiem. Jej podświadoma dewiza życiowa to wywieranie miłego wrażenia na otoczeniu. Pragnie ona błyszczeć urodą, ujmować powierzchownością. W tym celu będzie posługiwała się umiejętnie nie tylko atutami danymi jej przez naturę, ale także będzie korzystała umiejętnie z ludzkiej pomysłowości, jak moda i kosmetyki. Pani waga czuje się stworzona do luksusu, przyjemnego i wygodnego życia. Pragnie być kochana i podziwiana w warunkach odmawiających wadze radości życiowej, biednej pani wadze, łatwo odpadają skrzydełka. Uroda jej więdnie
wcześnie i zniechęcona ulega szybko szarzyźnie życia. Prawdziwa, głęboka miłość polega między innymi także na wyrzeczeniach na rzecz partnera. O tym powinny pamiętać panie z tego znaku, jeżeli chcą zachować w małżeństwie szczęście, o których dużo się mówi, lecz dla którego na ogół mało się robi. Ideałem pani wagi nie jest piękny, muskularny sportowiec, jakże można było spodziewać się. Raczej robi na niej wrażenie dobre maniery i intelekt. Pani waga chętnie bywa wśród ludzi. Nieraz z przyjemnością posłucha dobrej muzyki lub popatrzy na ciekawą sztukę w teatrze. Nie należy odmawiać jej takich przyjemności. Są one podstawą szczęścia w małżeństwie. Kto chce na żonę dobrego towarzysza, dzielnego i zaradnego kolegę na dobre i na złe czasy, niech weźmie sobie pannę Baran. Komu zależy na żonie wiernej, oszczędnej, gospodarnej i domatorce, niech wybierze pannę Zbyka. Kto lubi wesołe, błyskotliwe dysputy, humor, mentalną ruchliwość, a boi się nudów, niech pomyśli o dziewczynie z bliźniąt. Komu się podoba dobra, czuła towarzyszka, która będzie ozdobą ogniska domowego, niech się rozejrzy za panną z Raka. Amatorzy dobrej kuchni, ceniący reprezentację, którzy pragną, aby goście spoglądali na jej żonę z podziwem, powinny poszukać sobie partnerki ze znaku lwa. Kto nie obawia się krytyki, a w domu lubi porządek, zawsze przyszyte guziki i czystą i planową gospodarkę, niech prosi o rękę dziewczyny ze znaku panny. Ale kto jest szczególnie na punkcie urody partnerki, potrafi się zachwycać wdzięcznymi ruchami, jej postaci oraz gracją i miłym kobiecym głosem. Nigdzie nie znajdzie dla siebie partnerki odpowiedniejszej niż w znaku wagi. Dziecko ze znaku wagi ma umysł lotny, chociaż trochę powierzchowny. Stosunkowo wcześnie klasyfikuje odbierane wrażenia na ładne i nieładne. Rozmowne, żywe, małe wagi są ulubione przez rówieśników i dorosłych. Dziewczęta już wcześnie zwracają uwagę na ładny ubiór i chętnie zaglądają w lustro. Kieszonkowym gospodarują trochę lekkomyślnie i skarbonki miewają z góry puste. Uroda i wdzięk panny wagi rzuca się w oczy już w latach dziecięcych, szczególnie kiedy urodziła się rano o wschodzie słońca. Z dawien dawna waga symbolizuje nie tylko równowagę i harmonię, ale także i prawo. Starożytna bogini sprawiedliwości, Aquoitas, której posągi oglądamy często w gmachach sądowych, ma w ręce wagę. Tymczasem wyraz Aquitas w języku łacińskim jest synonimem nie tylko sprawiedliwości, lecz także równowagi wobec prawa, równowagi psychicznej, na przykład w tańcu, oraz spokoju ducha, równowagi umysłu, spokoju i wyrozumiałości. Jak wynika z naszych wywodów, określenia te wiążą się wyraźnie z różnorakimi cechami charakteru osób urodzonych w znaku wagi. W interesach waga jest chytra i wytrwała. Miewa dobry nos do interesów. Niektóre typy niechętnie oddają pożyczki. Około 20% generałów, którzy walczyli na różnych frontach w obecnym stuleciu, miało słońce w znaku wagi. Spośród marszałków Napoleona zaś na pierwszym miejscu stał Skorpion. Widocznie wymogi stawiane dowódcom w międzyczasie uległy zmianie. Mężowie ze znaku wagi powinny pamiętać, że prawdziwa miłość musi polegać na wzajemności. Mieć powodzenie, dać się kochać to za mało. Harmonia w małżeństwie wymaga też stałości uczuć. Bardzo często tak się dziwnie składa, że panu wadze w robieniu życiowej kariery jest potrzebny doradca, wspólnik, pomocnik,
Takim moralnym oparciem pana Wagi bywają zazwyczaj małżonki działające dyskretnie, za kulisami życia męża.